Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek 26 kwietnia i chcę to uczynić Słowem Bożym, które znajdujemy jako przewodnie hasła w modlitewniku z Biblią na co dzień. W Księdze Zachariasza w 14 rozdziale w 7 wierszu tak czytamy. Będzie tylko jeden, ciągły jeden dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. A w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 5 wierszu czytamy: Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Moi drodzy, myślę, że nie będzie niczym odkrywczym, jeśli powiem, że grzeszymy, że jesteśmy grzeszni, a co za tym idzie, nieraz jest w nas wiele lęku z powodu grzechów, które popełniamy. Jakich lęków? Pierwszy lęk wynika z tego, że czasami uznajemy siebie za złych, dlatego że grzeszymy. Potępiamy i przekreślamy siebie z powodu własnej niedoskonałości. To taki ludzki sposób radzenia sobie ze złem. Jednak przysparza nam on niejednokrotnie kolejnych zranień, bo gdy zgrzeszymy, pojawia się jeszcze większa pokusa. Pokusa odrzucenia samych siebie. Odsuwamy się od siebie. Gardzimy sobą. Nieraz ranimy siebie, bo w chwili, gdy najbardziej potrzebujemy miłości, wtedy najbardziej jej sobie odmawiamy. Jan kieruje do nas słowa listu i mówi nam: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Co to znaczy? Oznacza to, że Boża miłość do nas jest tak wielka, że giną w niej grzechy, które wyrzuca nam sumienie. Ginie w niej też złość na samych siebie, w tej miłości ginie wrogość do siebie, która rodzi się w nas, gdy uświadamiamy sobie własną niedoskonałość. Giną zarzuty, które formułowaliśmy pod własnym adresem. Cały ludzki mrok oddany Bogu ginie w światłości Bożej miłości. I warto też uświadomić sobie, że nikt z nas nie rodzi się z takim negatywnym nastawieniem do samych siebie. Uczymy się źle odnosić do siebie. Surowo oceniać, potępiać, odrzucać, nieraz pogardzać, upokarzać, czy nawet szydzić z siebie. Ta lista negatywnych postaw wobec siebie jest nieraz bardzo długa, ale Bóg jest światłością, a to znaczy, że w Bogu nie znajdziemy żadnej z tych postaw wobec samych siebie. Bóg jest miłością, a miłość nie potrafi odrzucać. Miłość nie potrafi potępiać. Miłość nie potrafi upokarzać, pogardzać, wyśmiewać. Miłość po prostu tego nie potrafi. Prostota życia wyraża się w tym, że umiemy uznać swoje upadki i grzechy. Nie musimy ich ukrywać ani przed Bogiem, ani przed sobą. To Bóg jest rozwiązaniem rozdarcia, które często w sobie nosimy. Rozdarcia między złem a dobrem, które jest w nas. Jan zaprasza nas do prostego życia. Jeśli zgrzeszysz i sumienie ci to wyrzuca, to po prostu przeproś Boga. Powiedz: Panie Boże, przepraszam Cię. Przepraszam Cię za moje niedoskonałości, za moje grzechy, za to, że od Ciebie się oddalam albo odwracam. A potem? A potem wstań, otrzep się i ruszaj dalej. Nie tkwij ze spuszczoną głową w użalaniu się nad sobą, wyrzucaniu sobie, jaki to jesteś do niczego i jak wszystko umiesz zepsuć. To nie jest dobra nowina. Dobra nowina podnosi. Dobra nowina daje radość, przyjmuje przebaczenie i przebacza innym. Dobra nowina pozwala zawsze
zacząć od nowa. Aby móc to uczynić, trzeba powierzyć się Bogu, który jest światłością bez cienia ciemności. Bóg, który jest światłością i który niesie światłość, On nie ściemnia. Tak jak w dzieciństwie, gdy w nocy, w pokoju, to, co w świetle nie zwracało specjalnej uwagi, to samo bez światła często było powodem strachu, zagrożenia czy lęku. Boża światłość przywraca spokój w życiu nie tylko fizycznym, ale też i duchowym. I niech podsumowaniem tych dzisiejszych dwóch fragmentów biblijnych będzie modlitwa, którą znajdujemy z Biblią na co dzień. Panie Boże nasz, dziękujemy, że możemy wychodzić Ci naprzeciw radosnym sercem, wołając: nadchodzi zbawienie Boże. Ono przychodzi w Jezusie Chrystusie na całą ziemię, pomiędzy wszystkie narody. Pozostań z nami, wspieraj nas, umacniaj nas w swym duchu, swym duchem, także w trudnych chwilach. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Życzę dobrego dnia.